Wszechświat. Grawitacja. Grawitacja to siła dominująca w kosmosie. Działa na duże i małe ciała. W warunkach zwyczajnych i niezwykłych. Surferzy potrafią ją wykorzystać. Jedziesz na fali, czyli ślizgasz się przed nią, korzystając z grawitacyjnego pchania. Grawitacja daje napęd. Dzięki niej narciarz alpejczyk i snowboardzista wykonują niezwykłe ewolucje. Grawitacja działa na każdą masę, więc i na nas. Czy śpimy? Czy stoimy? Grawitacja nadaje ciałom na Ziemi przyspieszenie blisko 10 metrów na sekundę do kwadratu. W lunaparku kolejka górska dzięki grawitacji wzbudza silne emocje. Jesteśmy przyciągani do środka Ziemi i spadamy bardzo szybko. Obiekty obdarzone masą lub energią, cząstki, ludzie, planety, gwiazdy i galaktyki wytwarzają siłę grawitacji. To ona rządzi we wszechświecie. Marszczy czasoprzestrzeń, zmienia położenia i kształty. Działa na wielkie odległości. Nic nie może jej umknąć. Dzięki grawitacji istnieje Układ Słoneczny. Siła grawitacji trzyma nas na planecie, sprawia, że z niej nie spadamy. To jakby kosmiczny klej, spajający materię wszechświata. Gdybyś gdzieś w kosmosie, z dala od innych obiektów, umieścił dwie kostki do gry w odstępie centymetra, a potem wrócił po godzinie, zobaczyłbyś, że przylgnęły do siebie. Grawitacja stworzyła nasz świat. Słońce powstało z wielkiej chmury gazu, która zapadła się wskutek grawitacji. Ziemia też tworzyła się poprzez sklejanie się małych cząsteczek w coraz większą bryłę. Wielkość siły grawitacji zależy od masy i odległości. Siła grawitacji zależy od masy. Dwa obiekty przyciągają się proporcjonalnie do iloczynu swoich mas. Większa masa silniej przyciąga różne obiekty. Ale to nie wszystko. Siła jest odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości. To oznacza, że jeśli odległość między ciałami podwoi się, siła przyciągania zmaleje 4 razy. Grawitacja rządzi ruchem wszystkich obiektów w kosmosie, nawet najbardziej masywnych. Często jedna galaktyka jest satelitą drugiej. Także gromady galaktyk krążą wokół wspólnego środka masy. Ludzie od wieków szukali sposobów praktycznego wykorzystania tej potężnej siły. 17-wieczny fizyk Galileusz pierwszy zrozumiał naturę grawitacji. Galileusz odkrył, że ciała o różnych ciężarach spadają w ten sam sposób. Mam tu stalową kulkę i piłeczkę ping-pongową tej samej wielkości. Gdy je puszczę jednocześnie, uderzą w ziemię w tej samej chwili. Zilustrujemy największe odkrycie Galileusza, że ciała, niezależnie od masy, spadają tak samo szybko. Eksperyment przeprowadzimy w lunaparku Six Flags Magic Mountain w Kalifornii.
Pojazd pełen ludzi i piłka tenisowa spadną z wysokości 125 metrów. Okay, here we go. Jedziemy. Kolejka wjeżdża na wieżę z prędkością 160 km na godzinę. Zobaczmy, jak grawitacja działa na amatorów tej rozrywki. Puszczam teraz piłeczkę. Patrzcie, jak spada. Wiatr ją porwał. W wietrzny dzień, jak należało przypuszczać, swobodny spadek ciała może być zakłócony. Na szczycie kolejka zatrzymuje się, po czym grawitacja ściąga ją w dół. Puszczę ją jeszcze raz. Pływa w powietrzu. Przez kilka sekund szaleństwa ludzie nie czują własnego ciężaru, jakby byli w stanie tak zwanej nieważkości. Jednak nieważkość to złudzenie. Grawitacja wciąż działa i ściąga w dół wszystkie ciała. Kolejki górskie, ludzi i piłki tenisowe, niezależnie od masy. Wspaniała przejażdżka. Masz wrażenie, że płyniesz. Co dziwniejsze, widzisz piłkę, jak płynie na wysokości twoich oczu. Wniosek? Ty i piłka spadacie z tym samym przyspieszeniem. Masa jest tu nieważna. Tak właśnie działa grawitacja. Dzięki takim eksperymentom wiemy, że różne ciała spadają w taki sam sposób. A jak umieścić pocisk na orbicie? Jabłko, które spadło Newtonowi na głowę, zmieniło losy świata. Zobaczył jabłko spadające z drzewa, a potem księżyc krążący wokół Ziemi i zrozumiał, że on także spada. Skoro spada, czemu nie spadł? Obserwując trajektorię kul armatnich, Newton rozwiązał księżycową zagadkę. W roku 1687 wydał swoje wielkie dzieło Principia Mathematica. Był tam sławny rysunek. Planeta i działo na wzgórzu. Kula wylatuje poziomo i spada. Wystrzelona z większą prędkością, spada trochę dalej. Gdy zwiększasz prędkość, kula spada 50-100 km dalej. Dając więcej prochu i strzelając pod kątem, uzyskujemy coraz większy zasięg. Jednak grawitacja nieuchronnie ściąga kulę na Ziemię. Ziemia jest okrągła, a nie płaska. Jeśli strzelimy z odpowiednio dużą prędkością, kula znajdzie się na orbicie. Newton obliczył, że kula musiałaby mieć prędkość początkową 28,5 tysiąca km na godzinę. Przy takiej prędkości kula okrąży Ziemię i raczej trafi cię w tył głowy.